Witajcie, witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku raport wojenny wojna na Ukrainie dzisiaj dni od 5 maja do 7 maja, a działo się bardzo dużo i nie zwlekajmy, przechodzimy od razu odcinek Harkowski. Na odcinku harkowskim ma kontrofensywa wojsk ukraińskich, które po zdobyciu molodowy oraz starego Saltywa dalej posuwają się do przodu. I wypierają wojska rosyjskie z stronę granicy z Rosją. Dzisiaj po ciągu tych trzech dni wyzwolono szereg miejscowości, takich jak Oleksandrówka, Szestakowo, Ukrainka, Czerkaskie, Tyszki. I wszystkie te miejscowości są już w rękach. Tych miejscowości oczywiście jest więcej, ale te miejscowości znajdują się już w rękach ukraińskich. Mamy informacje o nowych miejscowościach, czekam tylko na potwierdzenie. Wojska rosyjskie poniosły dość spore straty. Jest kilkanaście filmików z różnym sprzętem, który został zniszczony, szczególnie pod Wesele, gdzie wpadły w zasadkę ogniową. Mamy też naprawdę duży skład amunicji zdobyty w Ruskiej Łozowej. No, jest tych sukcesów na tym odcinku frontu dość sporo. Wojska rosyjskie są słabe, osłabione. Ukraińcy naprawdę mają tutaj większą siłę. Tym bardziej, że wojska rosyjskie poniosły straty w ciągu całej tej wojny, która trwa od 24 lutego. I co najważniejsze, coraz bardziej realny staje się kierunek uderzenia na Wołczańsk. O tyle jest to bardzo ważna miejscowość, gdyż przez Wołczański idzie linia kolejowa, która tutaj aż do Kupiańska dochodzi. Oczywiście Rosjanie wykorzystują też inną linię kolejową, ale ta też jest w użytku, i zdobycie wołczeńska mogłoby spowodować, że wojska rosyjskie będą musiały korzystać z innej linii kolejowej, co wydłuża w pewnym sensie dostęp Amunicji zaopatrzenia do wojsk walczących w bronię Izium, bardziej na południu czy na, na łuku dońca. Słuchajcie, w każdym razie, bombardowany już coraz mniej, ale da, nadal bombardowany jest Arków. Te dzielnice północne dalej znajdują się jeszcze w zasięgu, chociaż ostrzał nie jest już taki jak był kiedyś, jeszcze dwa tygodnie temu czy tydzień temu. Wojska rosyjskie tracą nie tylko sprzęt, ale i możliwość już bombardowania, Także tutaj Ukraińcy nie dość, że uzyskali powodzenie w swojej ofensywie, to jeszcze z tego wszystkiego można byłoby wywnioskować, że w tym rejonie przyjęli inicjatywę taktyczną i operacyjną. Nie mówimy o utracie przez Rosję inicjatywy strategicznej, ale na tym odcinku jak najbardziej możemy mówić o utracie inicjatywy taktycznej i operacyjnej na rzecz armii ukraińskiej, która notuje sukcesy. Jeżeli chodzi o front w renie Izium, nie robiłem mapki jako tako Izium, bo tam niewiele się działo, oprócz tego, że mamy walki o miejscowości, które tam mniej więcej zawsze są do wchenkę i, i po prostu tam Rosjanie ponoszą straty. Wojska ukraińskie, które sforsowały donies. Udało się im stworzyć most, przyczółek. Ten most pontonowy został zniszczony bardzo szybko. Wojska ukraińskie mimo wszystko walczą nadal w rolnie Izium. Wojska rosyjskie, dowództwo armii ukraińskiej podało, że wojska rosyjskie wycofały grupy bojowe 4 Dywizji gwardii, 4 dywizji Pancernej Gwardii oraz elementy 106 Dywizji Powietrzno-Desantowej Gwardii, gdyż były one mocno wykrwawione. Osłabione, poniosły duże straty. No i ten odcinek też wiemy, że ofensywa ukraińska, w tym odcinku, na tym odcinku jest kontynuowana. I pokażę Wam pewne, pewną rzecz, którą udało się zdobyć. Ona jest oczywiście dostępna. Nie potrafię odpowiedzieć, czy to jest wynik tej ofensywy, czy jest to też, że tak powiem efekt bombardowań. Słuchajcie, tutaj mamy z, dwa zdjęcia, jeżeli chodzi o, o, o rejon Izium. Zaznaczyłem miasto Izium. Mamy wschodnią i zachodnią część Izium. Oczywiście front jest na południu, ale po bokach. Jeżeli chodzi o lewą krawędź, tam jest Doniec i tutaj w tym miejscu był utworzony przyczółek i most pontonowy. I mamy zdjęcie ognisk pożarów w rejonie Izium od 3 maja, gdy rozpoczynała się ta operacja i mamy ogniska pożarów słuchajcie, w rejonie Izium 7 maja, gdy wiemy, że wojska ukraińskie atakują, nacierają i jak zobaczycie, słuchajcie, popatrzcie się, jakie jest natężenie. To oczywiście nie musi świadczyć o tym, że, że mówimy tutaj o jakichś dużych skupiskach, czy ewentualnie mogą to być też i równie dobrze bombardowania artyleryjskie, rakietowe w tym rejonie, ale jeżeli są bombardowania w tym terenie, to znaczy, że i jedna, i druga strona w tym terenie ma swoje wojska. Znajmniej tak jakbym, ja bym to tak widział, to nie jest tak, że sobie strzelamy w płot, bo musimy wyszczelić ileś pocisków, tylko znaczy, że tam jest przeciwnik. I z jednej, i z drugiej strony. Oczywiście może to być, świadczyć też o walkach grup ukraińskich piechoty, czy wojsk zmechanizowanych, które tam udało się przegrupować na wschodni brzeg Dońca. I generalnie jak widzicie, popatrzcie się pomiędzy 3 a 7 maja, jak większe natężenie jest w tym rejonie i jak blisko Izju te pożary się pojawiły i co najciekawsze, nie dość, że od strony zachodniej, to jeszcze mamy i ogniska, że tak powiem, od strony wschodniej, czyli nie potrafię na ten moment wam odpowiedzieć czy faktycznie Ukraińcy próbują nacierać na Izium od strony wschodniej i zachodniej to byłoby coś niesamowitego czy po prostu jest to bombardowanie ataki, no ale z jakiegoś powodu te ataki tam są czy piechoty, czy artylerii ukraińskiej, czy też artylerii rosyjskiej w tym terenie no to już zostawiam wam ale fakt jest niezaprzeczalny dzieje się sporo w rejonie Izium Reszta ta informacja o wycofaniu pewnych oddziałów może świadczyć o tym, że Rosjanie czują się tam niepewnie, albo po prostu też, że faktycznie te jednostki poniosły tak duże straty, że ciężko jest wykorzystać je do obrony i pewnie potrzebują wycofania na tyły i regeneracji, czy odnowienia, że tak powiem, przyjęcia, że tak powiem uzupełnień w i w ludziach. Ale, no, jest jedna skala, która tutaj nam pokazuje, że te walki czy coś w tym rejonie Izium się dzieje i to dość mocnego. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, i tak jak powiedziałem, Dovhenke znowu atakowane, yy, uderzenie od Izium w stronę Trematorska mamy tutaj zatrzymane, wojska rosyjskie poniosły straty. Nie udało się wojskom rosyjskim nigdzie ta linia zastygła w pewnym sensie. Tam są przesunięcia kilkadziesiąt metrów, może sto metrów, ale nie ma nigdzie. Wojska ukraińskie bronią się na każdym mm, odcinku tego frontu wiemy, że są przegrupowania wojsk ukraińskich w tym rejonie, ale generalnie no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przyłączymy się na nową, inną mapę. Chodzi nam o Łuk Dąbaski. Otóż to, słuchajcie, mamy tutaj Łuk Dąbaski, tak jak powiedziałem, natarcie na Słowiańsk, Krematorsk od strony Izium przez Dowchęckę, Dibrowne. Nie ma tutaj sukcesów strona rosyjska. Zaznaczyłem kierunki uderzeń. Nie jestem pewny, czy to są uderzenia, ale naprawdę te ogniska świadczą o tym, o tym, że w tym rejonie toczą się działania wojenne. Są pożary, więc teoretycznie coś tam się dzieje. Na pewno nie wypalanie trawy. No ale zobaczymy. Słuchajcie, są informacje, że w Umaniu też walki trwają. Wojska rosyjskie starają się gdziekolwiek sądować, zdobywać, przełamać te pozycje ukraińskie. Na ten moment nigdzie im się nie udaje. Zaciekłe walki trwają w Rubiżnym oraz wojwodinkce, która przechodziła wielokrotnie z rąk do rąk. Ta miejscowość ma tak też bardzo ważne znaczenie, gdyż jest pomiędzy Rubiżnym a Sywirodonieckiem i zajęcie tej wsi w tym rejonie mogłoby skutkować groźbą odcięcia całkowitego Rubiżnego, czy, czy wojsk ukraińskich, które walczą w tym rejonie. Po drugie, wbicie tego klina w tym miejscu, zajęcie tej miejscowości i wbicie tego klina w tym miejscu też grozi konsekwencjami, więc tutaj też zaciekły walki. Na ten moment wiemy, że wojwodnika jest w rękach ukraińskich i jeżeli chodzi o południe, oczywiście mamy tutaj coraz większe nagrupowanie wojsk rosyjskich, które atakują rejon Popasnej, cały czas oraz orichowe oraz Niżne, gdzie też trwały zaciekłe walki i zakończyły się sukcesem strony, strony ukraińskiej, czyli obrońców. Mamy bombardowania całego, całej infrastruktury, bardzo intensywnie działa tutaj lotnictwo rosyjskie. Mocno bombardowane i ostrzeliwany był Bachmut. Wiemy też o Sewirodoniecku oraz innych miastach, jak Kremator, Słowiańsk, Barwękowo, gdzie tutaj trwają zaciekłe walki. Jeżeli chodzi o linię A, to mamy tutaj ciężkie walki w rejonie Awdiewki, gdzie wojska rosyjskie próbują, próbują przełamać pozycję A, to nie udaje się, ponoszą straty. Jeżeli front, chodzi o front południowy, słuchajcie, na froncie południowym niewiele się stało, niewiele się działo w ciągu tych kilku dni, jedyna taka większa uwaga, Wycofanie się grupy batalionowej 70. pułku zmechanizowanego z 42. Dywizji Pancernej Gwardii. Stała ona tak mocno poturbowana przez ochotników Kanady w rejonie Nowosiłki, że po prostu ta zgrupowanie, ta reszta tego zgrupowania została wycofana na tyły. Mamy tutaj w sumie próby, jakiekolwiek, tam próby na zaporoży też zakończyły się klęską strony rosyjskiej. No, Rosjanie nie mają sił. Rosjanie nie mają sił na to, żeby przełamać, tym bardziej, że wojska ukraińskie rosną tutaj, z przybywa oddziałów ochotniczych. Czytałem artykuł ostatnio bardzo fajny na temat wojsk obrony terytorialnej, wojsk gwardy narodowej, które okrzepły i pomalutku zaciera się tak powiem, obraz pomiędzy tymi jednostkami armii regularnej i jednostkami gwardii oraz obrony terytorialnej one są cały czas wzmacniane, uzupełniane w nowy sprzęt, czy w ilość ludzi jako strat, które tutaj uzupełniają te jednostki, więc ten zarys troszeczkę się tutaj zamienia. Coraz częściej widać i słychać o tym, że dowództwo ukraińskiej armii decyduje się już powierzać samodzielne działania, samodzielne działania dla tych brygad, które mają Możliwość już kontynuować, nie jako uzupełnienie wojsk regularnych, ale już samodzielne jednostki. Jeżeli chodzi o front w rejonie Chersonia, w tym tutaj rejonie nic się takiego nie działo. Jest zastój, oczywiście. Mamy bombardowanie Odessy, bardzo silne w dniu dzisiejszym, czyli 7 maja. Mamy też bombardowany Mikołajów. Mamy tutaj walki, można by to powiedzieć, że walki pozycyjne, ostrzały artyleryjskie no i tyle, nie mamy tutaj nic więcej, że tak powiem i jeszcze jedna rzecz mamy Mariupol jeżeli chodzi o Mariupol po trzech dniach ciężkich walk obrońcy poinformowali, że wojska, żołnierze rosyjscy którzy wdarli się w ryn Azostalu zostali wyparci i linie obrony są utrzymane dzisiejsza informacja z 7 maja jest niezwykle cenna, gdyż po incydentach, oczywiście, z ewakuacją cywili, mamy informację potwierdzoną przez Ministerstwo Ukrainy, Ministerstwo, Ministerstwo Obrony Ukrainy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy o ewakuacji wszystkich dzieci, kobiet oraz osób starszych z Azowstalu, zakładów, które tutaj w podziemiach cywile byli. Nie obeszło się, oczywiście, bez incydentów. Mamy tutaj. Trzech zabitych ukraińskich żołnierzy, około siedmiu rannych, którzy zostali ostrzelani podczas ewakuacji przygotowywania ewakuacji tych cywili. Całe szczęście udało się ewakuować większość cywili z tych zakładów. I wiemy też, że Rosjanie przygotowują Dzień Zwycięstwa w Mariupolu. Są tam sprzątane ulice. Mieszkańcy mają wydawane wstążki z Świętego Jerzego, także tutaj, no. Mimo, że walki trwają w mieście, Rosjanie będą świętować. Nie wiem jeszcze co, ale będą świętować. I ostatnia informacja. W ostatnim materiale pokazałem wam atak drona Bajraktara na Wyspę Węży, gdzie zniszczono wyrzutnię przeciwlotniczą Tor, Oczywiście dzisiaj doszły informacje. Mamy też informacje z wczoraj, czyli z 6 że, że ten atak był trochę większy, gdyż udało się zniszczyć. Też i mały okręt desantowy zniszczył dość, dość intensywnie tam zniszczono wiele jednostek sprzętu też na wyspie zginęło około 42 rosyjskich żołnierzy. Około, bo nie mamy potwierdzenia, ile dokładnie osób. Mamy filmik potwierdzający zniszczenie małego okrętu desantowego przy nabrzeżu, ale hitem jest informacja hitem i bardzo ważna informacja z dnia 6 maja. Gdzie poinformowano o zaatakowaniu czy uszkodzeniu okrętu, dokładnie fregaty, admirał Makarow? Nie mamy informacji potwierdzających do dnia dzisiejszego. Okrętu nie ma nigdzie, po prostu okręt się rozpłynął. Nie mamy potwierdzenia, czekamy na potwierdzenie, czy okręt faktycznie spoczął na dnie, podobno trafiony jedną rakietą Neptun przeciwokrętową, także jak tylko będzie informacja oczywiście informacja się pokaże, na pewno będę o tym mówił w następnym odcinku słuchajcie, tyle z omówienia działań na froncie, pozdrawiam, trzymajcie się cześć